W dzisiejszym odcinku VideoNews m.in. najnowszy smartfon polskiego producenta, znakomita informacja dla posiadaczy Samsungów Galaxy S4, kamera FPP w GTA 5, Microsoft współpracuje z Dropboxem, a także powrót do basenów w The Sims 4. Witam i zapraszam do oglądania 48. epizodu naszego cyklu. Polska firma GoClever coraz śmielej poczyna sobie na rynku urządzeń mobilnych. Najnowszy smartfon producenta spod Poznania jest naprawdę interesujący. Na półkach sklepowych można już znaleźć model Insignia 550i, który oferuje przede wszystkim duży 5,5-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD. Jeżeli chodzi o wydajność, to niezwykle dobrze mają spisywać się tutaj 8-rdzeniowy procesor Mediateka, taktowany zegarem 1,7 GHz oraz 2 GB pamięci RAM. Do tego dorzucić trzeba aparat 13 megapikseli, funkcję Dual SIM oraz całkiem smukłą obudowę. Zdaniem producenta, urządzenie powinno zainteresować wszystkich, którzy szukają nowocześnie wyglądającego i nieprzeciętnie wydajnego urządzenia mobilnego. Całości dopełnia akumulator 2500 mAh. Telefon pracuje pod kontrolą systemu Android KitKat 4.4.2. GoClever Insignia 550i został wyceniony na 899 zł. Android 5.0 Lollipop to niemała rewolucja dla całego ekosystemu Google'a. Z tego też względu każdy posiadacz smartfona marzy o aktualizacji do nowej wersji. Po tej informacji dziwiłem się bardzo mocno, bowiem przyjemność korzystania z Androida 5.0 będą mieli posiadacze Samsunga Galaxy S4. Oczywiście pierwszeństwo będą miały takie smartfony jak Nexus 4 czy Galaxy S5, natomiast dwuletni flagowiec wspomniany wyżej doczeka się aktualizacji prawdopodobnie na początku przyszłego roku. To dopiero historia. W ubiegłym tygodniu okazało się, że w next-genowej wersji GTA 5 będziemy mieli do dyspozycji kamerę z perspektywy pierwszej osoby. O ile jest to naprawdę ciekawy temat, o tyle zastanawiam się, czy po tylu latach przyzwyczajania się do rzutu zza postaci znajdzie się grono osób, którym nowy widok przypadnie do gustu. Rob Nelson, reżyser animacji w Rockstar Games, taką sytuację tłumaczy w następujący sposób. Zawsze chcieliśmy coś takiego stworzyć, ale nie mieliśmy takiej możliwości. Nie daliśmy rady umieścić tego w standardowej wersji, bo byliśmy zbyt zajęci tworzeniem samej gry. Pracowaliśmy nad trzecioosobową kontrolą i misjami. Przypomnijmy, premiera gry Grand Theft Auto 5 odbędzie się 18 listopada bieżącego roku na PS4 i Xbox One oraz 27 stycznia przyszłego roku na PC. Microsoft poszedł po rozum do głowy. Z racji, że mimo swoich zalet usługa OneDrive nie jest zbyt popularna, a chmura jest wyjątkowo potrzebna w dobie rosnącej popularności pracy grupowej lub edycji w locie w pakiecie Office, gigant z Redmond nawiązał strategiczne partnerstwo z firmą Dropbox. Możliwość korzystania z chmury Dropbox synchronizowanej na żywo z dokumentem Office zagwarantować ma przede wszystkim zwiększenie wygody. Szczególnie istotne może to być dla tych użytkowników, którzy z tych samych plików korzystają zarówno na PC-tach, jak i urządzeniach mobilnych. Początkowo umożliwione zostanie edytowanie i udostępnianie plików pakietu Office bezpośrednio w usłudze Dropbox oraz uzyskanie dostępu do chmury z poziomu pakietu biurowego. Pełna integracja Office Dropbox nastąpić ma dopiero w pierwszej połowie 2015 roku. Co się odwlecze, to nie uciecze, ale czy na pewno? W sprawie basenów The Sims 4 powstawały różne teorie spiskowe. Kiedy przyjrzymy się nowemu zwiastunowi, który zapowiada powrót tych jakże nieodłącznych od simsowej zabawy obiektów, wydaje się, że brak ich implementacji do pierwotnej wersji gry był celowym zabiegiem. Na szczęście aktualizacje są darmowe. W październikowym rozszerzeniu do dyspozycji oddane zostały zestaw kostiumów z Gwiezdnych Wojen, nowe kolory oczu czy duchy zmarłych. Natomiast listopad przyniósł właśnie wymienione wyżej baseny. Otrzymamy m.in. możliwość dostosowania głębokości basenów, nic więc nie stanie na przeszkodzie, by umieścić je na dachu. Powróci także bardzo lubiany przez graczy rodzaj śmierci poprzez utonięcie. Ubisoft zrobił naprawdę świetną robotę, jeżeli chodzi o wszystkie zwiastuny Assassin's Creed Unity. Zapowiada się, że będzie to najlepsza odsłona serii. Trailer podsumowujący całość informacji o produkcji został świetnie zrealizowany. Odbiorca ma szansę dowiedzieć się wszystkich najważniejszych informacji, nawet jeżeli wcześniej nic nie słyszał o tej grze. Z materiału trwającego nieco ponad 7 minut dowiadujemy się trochę na temat miejsca akcji, głównego bohatera, trybu kooperacji czy możliwości rozwoju postaci, a także kilku innych elementów gry. Polska premiera tej produkcji już w czwartek 13 listopada 2014. W ostatnim odcinku informowaliśmy
Was o premierze Lords of the Fallen, z którym wiązane były ogromne nadzieje na sukces. Dzisiaj mamy już pierwsze wyniki sprzedaży. Na początek jednak ciekawostka. Budżet tej produkcji wyniósł ponad 40 milionów złotych, a ekipa pracująca nad grą liczyła 170 osób. Premiera gry odbyła się 28 października, a po kilku dniach polski produkt sprzedano w ilości 200 tysięcy egzemplarzy. Dzieło od CI Games padło w ręce graczy z 72 krajów. Obecnie polski producent może pochwalić się już nakładem przekraczającym 700 tysięcy sztuk. Po przejęciu działu mobilnego Nokii, Microsoft szykuje się nie tylko do wycofania marki Nokia, ale także do zmiany nazwy systemu Windows Phone po prostu na Windows. Wkrótce doczekamy się premiery pierwszego smartfona z logo giganta z Redmond. Zostanie on zaprezentowany w nasze święto narodowe 11 listopada, czyli dzisiaj. Microsoft dostarczy moc mobilnych technologii dla każdego. To hasło przyświecające nadchodzącej konferencji. Sugeruje ono zapowiedź urządzenia z niższej półki cenowej i właśnie to potwierdzają też doniesienia z chińskiego źródła. Dostrzeżono tam model o nazwie RM1090. Microsoft Lumia 535 wyposażony będzie w 5-calowy ekran QHD, procesor Qualcomm Snapdragon 200 z zegarem 1,2 GHz, 1 GB pamięci RAM, 8 GB pamięci wewnętrznej i dwie kamery 5 oraz 0,3 MP. A jak Wy zapatrujecie się w tą niemałą rewolucję? Wracając jeszcze na chwilę do tematu Grand Theft Auto 5. W poniedziałek 10 listopada wypuszczono już ostatni premierowy zwiastun tej produkcji. Premiera next-genowej wersji będzie zdecydowanie jednym z najważniejszych dni w historii gier wideo. Na półkach sklepowych produkt pojawi się we wtorek 18 listopada. To samo tyczy się Assassin's Creed Unity, czyli jedności. Ostatni trailer tego tytułu zadebiutował 7 listopada. Jest ciekawie zmontowany i zrealizowany, a narracja bardzo dynamiczna. Całość dobrze obrazuje czasy rewolucji. Wszystkie elementy rozgrywki dokładnie ocenimy już po premierze, ale można zaryzykować stwierdzenie, że jednym z mocniejszych punktów będzie fabuła. Przynajmniej to daje nam do zrozumienia zwiastun. W czwartek możecie się już wybierać do sklepów po najnowsze dzieło Ubisoftu. Dzisiaj ciekawostka z kosmosu. Nie od dziś wiadomo, że większość cząsteczek w przypadku braku grawitacji formuje się w sfery lub inne kulopodobne obiekty. Nie inaczej dzieje się z wodą. Astronauci z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej lubią bawić się bańkami wody. Tym razem, aby to zjawisko zobrazować jeszcze ciekawiej, w środku tej kulki umieścili kamerę GoPro. Widać, że cały eksperyment sprawia frajdę naszym ludziom z kosmosu, a ja sam muszę przyznać, że zjawisko jest naprawdę ciekawe. Polecam obejrzeć całość tego filmiku. I to już wszystko w dzisiejszym epizodzie Video News. Jak zwykle zapraszam Was do oceniania i skomentowania tego odcinka poniżej, a także do wbijania na nasze forum strony główną wideotesty.pl oraz do sprawdzenia innych naszych filmów i portali społecznościowych, właściwie profili na portalach społecznościowych Facebook czy Instagram. Linki oczywiście poniżej. To tyle z mojej strony, żegnam się z Wami i pozdrawiam gorąco. Na razie.